W ognisku pracy pozaszkolnej w Grudziądzu odbyły się 10. konfrontacje Taneczne Kot. Impreza mająca za cel popularyzację form tanecznych na terenie Grudziądza i okolic oraz aktywizację twórczości artystycznej poprzez możliwość prezentacji o szerszym zasięgu niż szkoła zgromadziła zespoły taneczne, które zaprezentowały w różnych formułach swoje prezentacje. Konfrontacje odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych – szkół ponadpodstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku burzliwych obrad jury wybrało laureatów, a zostali nimi. Pierwsze miejsce Aret, Grudziądzki Teatr Tańca Agnieszki Kotowicz. Drugie miejsce zajęły ex aequo Dance Show Group, Deptacze oraz zespół Jeden Kierunek. Trzecie miejsce zajęło Centrum Tańca Szczepan, Szkoła Podstawowa 18 i 16. Wyróżniono również Spoko. Nagrodę specjalną otrzymała pani dyrektor Podemska oraz Angelika Kraińska. Zapraszam również do osobnego materiału, w którym zamieszczona jest relacja z całych 10 konfrontacji tanecznych. Naprawdę jest na co popatrzeć.